Byliśmy 2 dni w Wilnie, wracamy. Wczoraj wróciliśmy do Smolnik. Mamy tu kwaterę wynajętą. No dzisiaj zwiedzamy Suwałki, bo jest pogoda do zwiedzania miasta, a nie do jeżdżenia na rowerze. W lipcu głównie pracą się zajmowałam, a teraz, żeby mieć teraz pieniądze na wyjazd, na wakacje. Rozumiem, a pani? Ja siedziałam w domu i pracowałam. A sposób spędzania wolnego czasu w wakacje? No wyjazdy, odwiedzanie rodziny w czasy, wypoczynek, sport, zwiedzanie. Ja jeździłam na rowerze, spędzałam czas ze znajomymi. No polecono mi jako piękne tereny, zwłaszcza do jeżdżenia rowerem, szlaki rowerowe akurat wokół Smolnik, nad jeziorem Hańcza. Jeżdżę rowerem od rana do nocy. Zdrowy tryb życia, tak? No ja wiem, czy to zdrowy, może i zdrowy. Tak. Nad jeziorami. Nad jeziorami, a jakie konkretnie? No naszymi Wigrami. Rozumiem. A może ma pani jakieś plany na resztę wakacji? Mam. Wyjazd do Rumunii. Fajna pogoda, nie najgorsza. Mogłoby być lepiej w sumie trochę. Tego deszczu pada i... Ale ogólnie jest fajnie. A jakieś wypady nad jezioro na przykład? Znaczy, no akurat za bardzo czasu nie ma na jezioro. Akurat ja mam rodzinę także. Także, no ale ogólnie jest fajnie, nie jest najgorzej. Aha. A jakie plany na sierpień? Na sierpień wyjazd do Anglii. Tak, tak, do Anglii wyjechać, trochę zarobić pieniędzy, także, o tako. Chwilowo bardzo słabo, gdyż no nic na chwilowo nie robię, nic chwilowo. Czasami na jezioro sobie wyskoczę. Lepiej z pracy. Cały czas pracuję, bo ja pracuję na budowie. Rozumiem. A no. Może jakieś plany urlopowe na sierpień? No raczej nie. Dopiero aż zimą. Najszybciej, najwcześniej plany jakieś będą. Głównie to w domu, ale wyjeżdżam dużo ze znajomymi nad jezioro, nad jakieś wycieczki koło Suwałk. A tak to nic ciekawego. Jest pan suwalczaninem, tak? Z okolic Suwałk. Jestem spoza Suwałk, z Podwiżeń dokładniej. Piękne tereny? Tak, góry. Zapraszam zimę na widoki i latem tak samo. Są bardziej co zwiedzać, są szlaki turystyczne, jest masa atrakcji. Młode kobiety są po operacjach. Ich stan zdrowia określa się jako stabilny. Stan ogólny jest w tej chwili dość ciężki, ale stabilny, który wymaga tak naprawdę postępowania interdyscyplinarnego i chirurdzy i ortopedzi są zaangażowani w tej chwili w leczenie pacjentki. Dalsze działania prawdopodobnie będą polegały na zabiegach ortopedycznych w tej chwili, także ona zostanie przekazana do tamtego oddziału. 17-letnia Magda G. i 20-letnia Anna A. są pod opieką ortopedów. Wszystko wskazuje na to, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek był bardzo tragiczny. No doszło do nieszczęśliwego wypadku. Są 2 osoby, nie żyją i 2 osoby poszkodowane leżą w szpitalu w Suwałkach. Stan jest ciężki. Po śladach widać, że był tu jakiś poślizg, czyli musiało dojść do, nie wiem, czy niezachowania ostrożności, czy nadmiernej szybkości, czy jakiś błąd w systemie hamulców, czy samochodu. Trudno powiedzieć. Samochód jest w częściach. Tak. Jak pracuję już 32 lata w służbie, pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, żeby tak był zdruzgotany samochód i tak to wyglądało. Naprawdę masakra. Na miejscu zginęli 19-latkowie Emil K. i Artur T. Nie mieli szans na przeżycie. Na sali poza lokalnymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się bardzo wielu mieszkańców Suwałk. Wśród nich znaczną grupę stanowili ludzie, którym do wieku emerytalnego jest jeszcze daleko. Kaczyński nie ukrywał, że celem jego wizyty jest przybliżenie idei utworzenia rządu pozaparlamentarnego. Krytykował obecny rząd, ale podczas swego wystąpienia zaskoczył też zgromadzonych znajomością lokalnych problemów. Mówił o zagrożeniach wynikających z niszczenia krajobrazu poprzez powstające w okolicy żwirownie, wyraźnie skrytykował budowę wiatrowni. Odniósł się też do sytuacji kupców z miejscowego bazaru. Rzeczywiście robi się z tego wynika wszystko, żeby ten bazar zniszczyć. I nie ma w tym nic szczególnie zaskakującego. W Polsce jest tak, że te różnego rodzaju społeczne powiązania, bo słowo układ jest dzisiaj
skutecznie skompromitowane, więc się nim nie posługuję, ale powiem ci, że chodzi o układ. No służą interesom mocnym, a w tym wypadku sieci wielkopowierzchniowych sklepów. Są kraje, gdzie sklepy wielkopowierzchniowe mają różne ograniczenia, na przykład 15% obrotów. W moim przekonaniu, myśmy kiedyś takie plany w Sejmie przedstawiali, też minister pamięta, razem żeśmy to czynili, żeby w Polsce zrobić podobnie. Dlaczego? Dlatego, że wielkopowierzchniowe sklepy niszczą handel i po prostu niszczą tą rodzącą się w sposób zdrowy, a nie gdzieś tam z nomenklatury komunistycznej, no klasę właścicielską ludzi, którzy po prostu żyją z własnego biznesu. No. To zostało odrzucone, nie udało się tego przeprowadzić także za naszych rządów. Pamiętajcie, że myśmy nie mieli większości, tylko mieliśmy bardzo trudnych koalicjantów. A sieci wielkopowierzchniowe bardzo intensywnie potrafią działać także logistycznie, bo do tego nie byliśmy w stanie przełamać. I dzisiaj no ich ekspansja jest po prostu niebywała w Polsce, no przekraczająca miary bardzo wielu innych państw i to jest w istocie zjawisko bardzo szkodliwe. My mamy zamiar je opodatkować podatkiem obrotowym, ale nie płacą podatki. I nie wierzcie Państwo w bajkę, że to się odbije na cenach. One tak mocno muszą między sobą konkurować, że to się nie odbije na cenach. One nie są w stanie podnosić cen po prostu dlatego, że inni ich uprzedzą. Nie będą w stanie sprzedawać. A transferują zyski za granicę, to naprawdę nie jest w polskim interesie. Poza tym to niszczy rynek. No jak jedni płacą podatki, a drudzy nie płacą, no to oni praktycznie nie płacą, bo oni zawsze mają takie ceny, że się okazuje, że nie mają żadnego zysku i w związku z tym nie płacą podatki. Tylko nie wiadomo, dlaczego tutaj są. Po prostu z akcja charytatywna. Odniósł się też do suwalskiego samorządu i efektów jego poczynań. Tutaj przez przeszło 20 lat, tam z niewielką przerwą, no, rządzi jedna formacja pod różnymi nazwami, tam z różnymi nazwiskami, ale w gruncie rzeczy jedna formacja i szanowni Państwo, to nawet gdyby to była formacja bardzo zacna, to już by tam różnego rodzaju negatywne skutki były. Bo przy władzy jest potrzebny taki płodozmian. Zgromadzeni mieszkańcy owacją na stojąco żegnali prezesa Kaczyńskiego, który rzeczywiście przez długi czas odpowiadał na ich pytania, wyjaśniał wątpliwości i przy okazji przekonywał do pomysłu utworzenia rządu pozaparlamentarnego. W najbliższy czwartek pokażemy wywiad, jakiego udzielił nam polityk. Do końca przyszłego roku park ma zostać przekształcony w plac, w miejsce plenerowych imprez, koncertów i wypoczynku. Ulica Sejnejska będzie jednokierunkowa, a krótka zostanie zamknięta dla ruchu. Rozebrany zostanie budynek trafostacji, no i pawilon handlowy. W ubiegłym roku miasto na zasadzie wymiany wykupiło część obiektu od dwóch współwłaścicieli. Teraz dopięło transakcji z ostatnim. Został zawarty akt notarialny, w wyniku którego miasto w całości już dysponuje tą nieruchomością zabudowaną pawilonem handlowym. Po długich negocjacjach ostatni ze współwłaścicieli zgodził się, by zamienić jego część pawilonu na lokale użytkowe przy ulicach Krótkiej 8 i Sejneńskiej 5. Została wyceniona jego nieruchomość, jego współwłasność w tej nieruchomości, w tym pawilonie handlowym, nasze lokale też. No i oczywiście został najpierw protokół negocjacyjny podpisany z rokowań i później akt notarialny, tak jak mówię dzisiaj. Wartość części pawilonu została oszacowana na 430 tysięcy złotych. Zamienne lokale okazały się droższe. Przedsiębiorca dopłaci 60 tysięcy złotych, a miasto może przystąpić do inwestycji. Teraz będzie wniosek o pozwolenie na budowę. No i oczywiście składamy jutro wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z RPO. Czyli zarządzanego przez Urząd Marszałkowski, dysponującego pieniędzmi Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego. Miasto zabiega o dofinansowanie, bo cała inwestycja ma kosztować około 8 milionów złotych. W tym roku w budżecie Suwałk na jej rozpoczęcie, na prace rozbiórkowe i roboty związane z przebudową instalacji, zaplanowano 2 miliony złotych.
Chcemy to rozpocząć jesienią, już po sezonie turystycznym, po sezonie letnim. Rozpoczną się wykopki, łącznie z przebudową części ulicy Noniewiczej, ulicy Sejneńskiej, ale będziemy chcieli tak to zorganizować, tak to skoordynować w czasie, żeby tych utrudnień w ruchu było jak najmniej. Jeszcze przez jakiś czas punkty w pawilonie będą więc dostępne dla klientów. Impreza odbyła się na terenie plaży oraz na zapleczu Muzeum Wigier, Wigierskiego Parku Narodowego, który był organizatorem wspólnej zabawy. Rozpoczęły się wakacje, mamy dużo wody i to głównie chodzi o bezpieczeństwo właśnie nad wodą, a organizatorem, jak wiemy, jest głównym Wigierski Park Narodowy, bo w myśl nowej ustawy od 1 stycznia za bezpieczeństwo na terenie parków narodowych odpowiada dyrekcja parku. Nie tylko park, Państwowa Straż Pożarna, Policja Państwowa, WOPR, te wszystkie organizacje i instytucje, które zajmują się bezpieczeństwem na wodzie. A że park jest gospodarzem największego jeziora tutaj w regionie, no to oczywiście park również. W przeszłości podobne imprezy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Tu zapowiedziały się wszystkie służby ratownicze, plus Straż Graniczna i harcerze. Kontynuacja właśnie takiego festynu, który odbył się w ostatnich 2 latach również. I myślę, że to jest pożyteczne, a wiem, że w poprzednich latach cieszył się dużym powodzeniem. Było wielu zainteresowanych, myślę, że dzisiaj również. Samo hasło, woda, przyroda, bezpieczeństwo, bo nie tylko sama woda i tylko przyroda, ale też musimy dbać o bezpieczeństwo tych, którzy chcą nasz park odwiedzać. Chcemy też, żeby ten pomysł przeszedł jak gdyby na ludzi, aby ci ludzie mogli czuć się u nas bezpiecznie i też zapoznać się z zasadami takiego abecadła, jak należy nad wodą postępować. Całkiem niedawno, 2 dni temu w jeziorze Sajno utonęły 2 osoby, które po prostu nie zachowały elementarnych zasad bezpieczeństwa. Chcemy, żeby turyści, którzy odwiedzają Wigry, czuli się u nas bezpiecznie i wiedzieli, jak należy to bezpieczeństwo zachować. O skuteczności pomocy nad wodą decyduje czas. Numer ratunkowy nad wodą 601 100 100. Z każdego telefonu komórkowego i stacjonarnego można dzwonić. Na naszym terenie, jeżeli coś się dzieje, odbiera nasza baza alarmowa w Starym Folwarku, gdzie ratownicy dyżurują codziennie od godziny 9 do 21 i natychmiast albo, jeżeli to jest na Wigrach, wypływa łódź ratownicza czy łodzie ratownicze do akcji, ewentualnie jeżeli to jest na innym akwenie, gdzie są ratownicy WOPR, kierowana jest dana drużyna, jeżeli na danym akwenie nie ma naszej służby ratowniczej, wówczas natychmiast równolegle zawsze, za każdym razem powiadamy. My mamy Państwową Straż Pożarną, z którą współpracujemy. Zasady bezpieczeństwa zna wiele osób. Niestety gorzej jest z ich przestrzeganiem. Autobus linii 19 rozpoczyna bieg z najdalszym na północ wysuniętym punkcie miasta, przecina całe osiedle Północ i jedzie na Wojska Polskiego. Zwykły, krótki autobus nie mieści wszystkich pasażerów. Autobusy są przeładowane. Po prostu za mały autobus do ilości ludzi. Na przykład rano jedziemy, na ranną zmianę są 2 autobusy, jest po 5:05 i po 5:11. Jeden jest długi, drugi jest krótki i jest w miarę. I ta sama liczba ludzi, no bo zakłady są dwuzmianowe, musi się zmieścić o godzinie 13:16 w jeden krótki autobus. No to można wyobrazić, jak jest ciasno. Co to za ciasno. Linia? Linia numer 19. Jedzie aż na Dubowo jedzie i my pracujemy tam na Wojska Polskiego, tam w tej strefie. Tam jest mnóstwo zakładów, a naprawdę ludzi to po prostu jest full. Stoimy po prostu ściśnięci, ani oddychać nie ma czym, bo to jest malutki MPEK. I no ja nie wiem, to jest jak dla mnie, to jest po prostu paranoja. Autobus zabiera ludzi z Puławskiego, Kowalskiego, Reja, Kościuszki i Wojska Polskiego. Jest za mały. To horror, mówią pasażerowie. Naprawdę u nich pan nie uwierzy, że jest katastrofa. Tak, teraz jak ludzie, jak ten mróz, poprzesiadali się do autobusów, samochody zostawili, to w poniedziałek no była tragedia. Ale to ciepło, jak jest tak? Ciepło? No nie wiem, jest duszno.
a potem wychodzimy na mróz i jest, nas przewiewa i jest potem... Do tego stopnia jest tak przeładowany MPEK, że nawet drzwi nie może kierowca zamknąć. Tak, a jest tyle dzieci. Ludzi. No, na Wojska Polskiego naprawdę jest po prostu katastrofa. Nic nie mówią, nie. Temu się... No nie, no ja też się dziwię, że w ogóle nawet kierowcy nie interweniują, bo przecież oni wyjeżdżają z bazy, wiedzą jaka jest sytuacja w MPEK-u. Przecież są jakieś chyba limity na przewóz osób, prawda? Nawet w autobusie, no jest tak naładowany autobus, ludzie wsiadają na kościuszki i proszę się podsunąć, a ja zapytam gdzie, jak ja już nie mogę nawet oddychać. Naprawdę. To jest tragedia. Okazuje się, że o tej sytuacji nic nie wie dyrekcja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Od nas dopiero prezes Krzyżewski uzyskał informację o problemach pasażerów 19. Ja otrzymuję pierwszy sygnał w tej sprawie. Akurat się pasażerowie w tej sprawie do nas nie zgłaszali. W każdym razie rejestruję to i mam nadzieję, że zdołamy zareagować tak, by nasza oferta odpowiadała potrzebom. 13.15, tak, to już czas na przygotowanie drugiej zmiany i być może jest tak, jak pan to opisuje, czyli wpisuje to do rejestru spraw niezałatwionych. Mam nadzieję, rychło się do tego. Problem rozwiążemy na pewno. Pasażerowie odetchną, a trasa będzie obsługiwana wygodnie i bezpiecznie. To jednak kwestia najbliższej przyszłości.